Proszę Państwa, do tej pory wprowadziliśmy już wiele rozwiązań. Od dwóch lat obowiązują chociażby takie jak prawo rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, prawo zawieszania działalności gospodarczej oraz pojedyncze punkty kontaktowe to jest takie rozwiązanie, które jest zero okienka dla firm usługowych. Bardzo szczególną uwagę chciałbym zwrócić właśnie na artykuł 14 ustęp 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i cytuję go. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Dlaczego podkreślam to? Bo tu, dzisiaj, dwie godziny temu mówiono, że w Polsce. Trzeba czekać tygodnia, nawet miesiące na to, żeby móc rozpocząć działalność gospodarczą. Jak mówi przepis, w dniu złożenia wniosku można rozpocząć działalność gospodarczą. Ale to, co jest najważniejsze, to to, co planujemy na przyszłość, a więc e, instytucje Zero Okienka. Ono zostanie uruchomione z dniem 1 lipca 2011 roku. Co to jest? To jest zdalna rejestracja firm za pośrednictwem platformy cyfrowej. Skrót: Centralna ewidencja i informacja działalności gospodarczej oraz od 1 stycznia 2012 roku możliwość rejestrowania spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin. Tak jak powiedziałem, już dzisiaj można rozpoczynać działalność zaraz po złożeniu wniosku. Jak wejdą te rozwiązania, będzie jeszcze łatwiej i jeszcze szybciej. Kolejne ułatwienia wprowadzi ustawa, którą zaprezentujemy jutro w Sejmie podczas pierwszego czytania. Jakie to będą kolejne ułatwienia? Po pierwsze kwestia zero okienka. Wprowadzamy do tego rozwiązania, które jest w prawie już od dwóch lat, ale uruchomione zostanie faktycznie gdy skończymy platformę cyfrową 1 lipca bieżącego roku, ale rozszerzamy te zero okienka, po pierwsze o rejestr pełnomocników, a po drugie co jest ważne o możliwość jednoczesnego przy zarejestrowaniu firmy, również zarejestrowaniu obowiązku podatkowego podatkiem. PIT, czyli nie będzie trzeba po zarejestrowaniu nawet przez komputer, od siebie z domu, pójść specjalnie, żeby zarejestrować się jako podatnik w Urzędzie Skarbowym. Po drugie, dokonujemy istotnych zmian ułatwiających działalność, jeżeli chodzi o zawieszenie działalności gospodarczej. Mianowicie, dzisiaj, jeżeli przedsiębiorca prowadzi kilka form działalności gospodarczej, to ma prawo zawiesić wszystkie. Albo wcale. Po tej zmianie, którą proponujemy, będzie mógł zawiesić jedną, dwie, trzy, a resztę prowadzić. Kolejna zmiana dotyczy regonu. Znosimy obowiązek posiadania regonu. Wprowadzamy oto taką, takie, taką modyfikację, że numer regonu, który będzie oficjalnie na stronie internetowej GUS-u zastępował będzie nasz wniosek czy nasze zaświadczenie. Każdy, kto będzie chciał znać numer regionu, regionu przedsiębiorcy, nie będzie musiał i nie będzie mógł od niego żądać zaświadczenia, będzie musiał sobie znaleźć sam na stronie internetowej. I czwarte rozwiązanie dotyczące pojedynczego punktu kontaktowego. Przedłużają się w naszej ocenie sprawy związane z informacjami na, tych, na tej stronie PPK. Dokonamy zmian takich, że każdy organ administracji państwowej będzie musiał w określonym czasie dostarczać informacje. Poprzez to przyspieszymy przekaz tego, tych informacji przedsiębiorcom wobec obecnego stanu. Jeżeli. W Polsce, tak jak mówi opozycja, tak źle prowadzi się działalność gospodarczą. To dlaczego my jako kraj awansujemy z roku na rok w rankingu chociażby Banku Światowego Doing Business? A chcę przypomnieć w takim razie, że Polska, gdy w 2007 roku rządziło prawo i sprawiedliwość, zajmowała 75. pozycję. Dzisiaj, gdy rządzi Platforma Obywatelska, mamy już... 70. pozycję, czyli awansowaliśmy o trzy pozycje. Ale jeszcze lepiej jest w aspekcie najbardziej przez opozycję krytykowaną, ale w tym, o którym ja przed chwilą mówiłem, czyli rozpoczynanie działalności gospodarczej. Mianowicie w raporcie Doing Business za rok 2010 w dziedzinie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce awansowaliśmy aż o 28 miejsc. To jest największy skok polski. W całej naszej historii ocen przez Bank Światowy w ramach raportu Doing Business. Ale także dane statystyczne pokazujące, ile firm w Polsce z roku na rok przybywa, pokazują, że jesteśmy krajem przychylnym dla przedsiębiorców. Łatwo u nas się zakłada działalność gospodarczą i łatwo ją prowadzi. Proszę zwrócić uwagę, w 2008 roku było to 19 tysięcy firm, w 2009 już mamy wzrost grubo ponad 19 tysięcy. W 2010 roku mamy 20 tysięcy 500 firm się zarejestrowało. Jeszcze lepiej to widać w działalności osób fizycznych, czyli ewidencja działalności gospodarczej, wyjaśniam ten skrót. W 2007 roku, kiedy rządził PiS, Zarejestrowało się 295 tysięcy firm. W 2008 już od rządów prawa Platform Obywatelskiej ponad 317, prawie 318 tysięcy firm, w 2009 prawie 350 tysięcy, no i rekordowa już ilość w minionym roku 400 ponad 400 tysięcy, ponad 402 tysiące firm się zarejestrowało. Jest to jeden z efektów wprowadzania ułatwień do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w, w Polsce. Te dane pokazują dobitnie, że w Polsce działalność gospodarczą zakłada się coraz łatwiej i prowadzi działalność gospodarczą coraz łatwiej. Czy Polska jest krajem idealnym w tym zakresie? Na pewno jeszcze nie, ale robimy wszystko żeby tak się stało w przyszłości. Dziękuję bardzo.